Witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy kopytka. W różnych regionach Polski to się różnie nazywa. U mnie w centralnej Polsce nazywa się to kopytka, czyli robimy to tak samo jak pierogi, z tym, że zamiast twarogu dodajemy ziemniaki. Zamianę robimy. U nas po prostu w moim regionie pierogi leniwe to są zrobione pierogi na bazie twarogu. A kopytka są zrobione na bazie ziemniaków, już ugotowanych, najlepiej z poprzedniego dnia, kiedy zostały z obiadu. Tak samo jak ja mam w garneczku. U mnie z obiadu zostało bardzo dużo ziemniaków. Myślę, że tak z pół kilograma, bo mam w sumie przepis mam na kilogram, no ale na pół kilo też się da. Zaraz je potraktujemy na miazgę. Do ziemniaczków już jak to się mówi, ubitych, no można tak powiedzieć, wrzucamy dwa jaja całe, źle, co ja mówię, nie wrzucamy dwóch jaj, nie, dobrze mówię, a się namutałam, tak, wrzucamy dwa całe jaja, dodajemy troszeczkę soli i dodajemy mąkę i to wszystko najpierw wymymlamy, że tak powiem brzydko, w sensie zrobimy takie ciasto, taką paćkę z ciasto, do momentu, mąki wsypujemy do momentu, aż przestanie się kleić do rąk, tak jak przy każdym cieście. I co? I w garneczku z zwykłą solą, tak jak normalnie się gotuje ziemniaki, jak chcemy bardziej przesolone, no to więcej soli, jak nie chcemy, bo one i tak, te poprzednie już i tak są ugotowane z solą, jeszcze dodamy trochę soli, więc no tej soli myślę w garneczku no to tak nie za dużo może, bo będą niezjadliwe. I do tego garneczka z trochę z solą dodajemy łyżkę oleju. Ja dodaję olej, jak mam oliwę z oliwek, to dodaję oliwę z oliwek. Zależy kto co ma w domu. Każdy olej, każdy tłuszcz się sprawdza. I tak, jak ubiję, to zaraz Wam dalej pokażę, co dalej trzeba zrobić. Wrzucamy jaja całe. Troszeczkę solimy, ale naprawdę to jest, o zobaczcie, tylko szczypta. I będziemy dodawać mąkę. Może na początek takie tylko dwie czubate, może trzy czubate łyżki. Ja zamieszam, żeby mi się to lepiej później rozprowadzało. I zaraz do Was wrócę. Słuchajcie, trzy czubate łyżki były przymało mąki, także dodamy jeszcze trzy. Myślę, że już teraz to powinno starczyć. Zaraz zamieszam. Wrzucę jeszcze jedną, ostatnią już taką super mega łyżkę mąki czubatą i posmakowałam, więc proponuję jeszcze posolić troszeczkę, bo mąka, że tak powiem kolokwialnie, zjadła całą sól i już myślę, że teraz wystarczy i zaraz weźmiemy się za wałkowanie ciasta. Jeden wałeczek mamy uformowany, formujemy drugi. Na kuchni gotuje się już woda, lekko osolona i z dodatkiem łyżki oleju albo oliwy, zależy co macie pod ręką. Dlaczego? Dlatego, żeby nie sklejały się. Jeżeli jest dobrze wyrobione ciasto, to one się nie skleją, to tak jak do makaronu nieraz każą dolewać, bo makaron się niby nie sklei, ale to wszystko zależy od producenta i od tego, jak jest makaron zrobiony, kupny czy domowy. To wszystko od tego zależy, a nie od tego, czy dodamy oleju, czy nie. No ja dodaję, bo tak jest w przepisie. I słuchajcie, zaraz będziemy kroić. Oczywiście im będą cięższe te
te pierogi, nie pierogi, tylko kopytka, tym szybciej się ugotują i będą smaczniejsze. Słuchajcie, najlepiej to jak się ma taką, nie wiem jak to się nazywa, ale taką maszynę, która bardzo rozdrabnia ziemniaki na puree. Ja nie mam takiej maszyny, więc po prostu posiłkuję się tym, co mam. Nieraz widelcem, nieraz właśnie tak jak widzicie ubijakiem. I co? I za chwilkę do Was wracam, bo muszę umyć ręce. Słuchajcie, teraz... O, straciliśmy ostrość? Nie jest. Słuchajcie, te czarne kropki, to nic się złego nie dzieje, po prostu to jest słoninka, którą były zakraszone ziemniaki wczoraj na obiedzie. Słuchajcie, ja kroję na takie maleńkie kawałki, żeby to mi się dobrze ugotowało. I wrzucam na tą wrzącą wodę, która właśnie się zaczyna gotować na kuchni. Woda w garnku wrze, z tego co możecie zobaczyć i usłyszeć. Zaraz mi się wyłączy ciepłota z 9 i zmniejszę. Może pomogę i trochę, bo mocno się gotuje. Wystarczy na 5 na pewno, zdecydowanie. I co? I powolutku wrzucamy na ten wrzątek. Może tego nie będę Wam pokazywać, bo jak się wrzuca, każdy wie. Powinno się jednocześnie, ale... No jak tu jednocześnie, jak widzicie, jakie to wielkie. Ja będę musiała pewnie na 2 albo 3 razy nawet, bo garnek mam stosunkowo mały. Więc o, może jeszcze jeden mi się zmieści? Może tak, może nie, może wezmę ten mniejszy. I teraz co? Czekamy do wypłynięcia. Jak wypłyną, znaczy są dobre. Słuchajcie, minęło prawie 5 minut. One zaczęły wypływać, więc je wyjmuję. Przypominam Wam, kochani, że ziemniaki były ugotowane. To są ziemniaki, wiecie, z obiadu, które zostały. A i tak do... dodajemy po prostu ugotowane ziemniaki, więc one już nie muszą się gotować, nie są też zamrożone, więc też nie muszą długo. To jest naprawdę kwestia 5 minut, więc nie zostawiajcie ich zbyt długo po wypłynięciu, bo po prostu się rozgotują. Mogę Wam pokazać, jak wygląda pierwsza partia. O, tak wygląda. Są bardzo smaczne, naprawdę. Bardzo pożywne i bardzo smaczne. Ja wrzucam jeszcze 2 razy i się z Wami żegnam. Pa, pa!